Cześć, witajcie. W kolejnym dniu dzisiaj się szykuje wyjątkowa wycieczka. Ja już praktycznie się zbieram i lecę. Tak, plecak, dokumenty i lecimy. Na pewno będzie to wycieczka do Czech, bo coś bardzo ostatnio śmigam do tych Czech i tym razem też będzie to do Czech. Myślę, że chyba już widzimy się na miejscu. Thank you.
doesn't feature tanks. When I'm lost on the open sea, you're the wave that will carry me. Witajcie w drugim dniu. Dzisiaj wstałam chyba po dziewiątej, dobrze po dziewiątej. Zabrałam się za robienia obiadu, co dzisiaj będzie rosół, schaboszczaki i do tego jeszcze placuszki z cukinii. Mam wielką cukinię, szkoda, żeby się popsuła, więc to dzisiaj robię szybko, rano chcę to ogarnąć. Mamy dziś około delikatnie po dziesiątej, delikatnie i to ogarnę i jestem wolna.
A co kupiłam tym razem w Czechach, wiecie co, bardziej się nastawiałam na musztardę, ale nie zmienia faktu, że też fajnych parę rzeczy kupiłam. Obowiązkowo kofola, czekolada taka i taka, chipsy. Kiedyś się przez przypadek kupiłam, bo zostało mi parę centów i są mega spoko te chipsy. Mi się wydaje nawet zbliżony smak do Lay'sów, no i lentylki. I to w sumie wszystko. No i musztarda. Tym razem mniej wzięłam jej, bo w plastikowych opakowaniach, a nigdy nie miałam okazji takiej jeść musztardy. I nie wiem, czy ona jest dobra, czy niedobra. Ukrywam, że po prostu jakoś specjalnie się tu na zakupy nie nastawiałam, bo nastawiam się, jak wypali wyjazd do Berlina. I w Niemczech też będziemy sobie śmigać na zakupy, to bardziej tu się zakupowo nastawiam na jakąś chemię, jakieś słodycze, może kawy, więc tutaj po prostu nie chciałam szaleć, tak? I myślę, że jak wypali ta wycieczka, to też zrobimy taki vlog, co warto przywieźć z tych Niemiec. Myślę, że tutaj będziemy w jakimś większym sklepie, bo tutaj był sklep taki typowo turystyczny, a tam prawdopodobnie w Niemczech będziemy w większym sklepie. Tam, gdzie kupują normalnie Niemcy, bo tutaj niestety ten sklep jest zrobiony pod turystów i wszystkiego nie idzie dostać w tym sklepie, to co ja chciałam dostać, więc wzięłam to, co było, a w Niemczech po prostu, mam nadzieję, że tego czasu będzie trochę więcej, tu było tylko pół godziny, albo aż pół godziny, no w Niemczech mam nadzieję, żeby przynajmniej ta godzina była wtedy na spokojnie, obskoczę sobie wszystkie półki i wezmę to, co trzeba, pewnie jakieś czekolady, żelki, To, co warto przywieźć z Niemiec, ale też będę się raczej nastawiać tutaj na chemię, bo chemia jest zdecydowanie jakościowo lepsza. No i po prostu ten zapach jest mocniejszy, więc taki mam plan, tylko po prostu czy to teraz wypali, to jest pytanie.